Przepraszam was, goście, proszę się nie gniewać, bo ja teraz będę do wianeczka śpiewać. Młodej parze śpiewać, młodej parze grajcie, a wy mi goście, proszę posłuchajcie. Trawka sieniu na cmentarzu, dałaś młoda rączkę przy wielkim ołtarzu. Przysięgałaś Bogu, Trójcy jedynemu, przysięgłaś wierności mężowi swojemu. Jak gwiazdki się smucą, bo dzisiejszej nocy weloni ci zrzucą. Ode mnie szpileczkę, żebyś welon dała. Ode mnie i drugą, żebyś pamiętała. I Świadkowa zdejmuje weloni. Żeby nie płakała i za chłopakami więcej nie paszała. Pożegnaj się młoda z tymi dziewczynami, bo ty powiększyłaś grono z mężatkami. Nie płacz młoda, nie płacz, nie płacz wianka swego, tylko się przytulaj do chłopca swojego. Ty, panie młody, dość twojej parady, oddaj swoją muszkę, nie ma innej rady. Zdejmują ci muchę, na szyi wiązaną, założą ci krawat z gumą rozciąganą. Oczywiście muszę. Wziąłeś sobie żonę, to ją
teraz szanuj. Wódki nie popijaj, z kumplami nie baluj. Kończą się już tobie kawalerskie czasy. Będziesz od roboty wywijał obcasy. Ale gdy rok zleci, to jeszcze ładniejsze będą mieli dzieci. Życzę ja wam tutaj wszystkiego dobrego. 7 córek pięknych i syna 8. Pamiętajcie młody, byś żonkę szanował, rano i wieczorem w buźkę pocałował. Wspomnij pani młoda, co żeś przyrzekała, żeby za 2 latka rozwodu nie chciała. Teraz już więcej nie będziemy śpiewać, bo się pani młoda może dziś pogniewać. Państwo młodzi, ja będę czytał pytania, kiedy będzie odpowiedź pani młoda, to oczywiście bucik pani młodej do góry. Jak pan młody, to bucik oczywiście pana młodego. Zaczynamy. Kto pierwszy wypatrzył swego współmałżonka? O, pół na pół. Kto pierwszy pocałował? O, wielkie brawa. A kto pierwszy powiedział, kocham cię? To pani młoda, nie za dużo te 2 buciki w górze? Słuchajcie, kto lepiej prowadzi samochód? Wielkie brawa. No i teraz ważne pytanie. Kto bardziej kocha teściową? No i żeby sobie gola nie strzelić właśnie. Wielkie brawa. Dobrze, słuchajcie, wiadomo, rodzina, nowy dom i tak dalej. Kto będzie trzymał kasę? Czyli każdy swoją pensję. A kto będzie wydawał kasę? Słuchajcie, kto będzie wynosić śmieci? Chyba sobie to już ustalili. A kto będzie myć podłogi? No, można powiedzieć, że w domu będzie czysto. Kto częściej będzie leżeć brzuchem do góry? O. Dobrze. Kto pierwszy wyciąga rękę po kłótni? O, brawa. Słuchajcie, powiedzcie wszystkim, kto będzie rządził w sypialni? O. Pewna odpowiedź. No dobrze, a kto pierwszy zasypia w łóżku? No, panie młody, żebyś zdążył tylko. Kto będzie miał więcej ochoty wieczorem? O, a kto będzie miał więcej ochoty rano? Dobra, słuchajcie. Kto za 9 miesięcy pójdzie złożyć wniosek o 500+? Czyli pani młoda jest od spraw dokumentalnych. Kto jest bardziej skąpy? O. No dobra, słuchajcie, teraz też takie podchwytliwe pytanie. Kto ma fajniejszych teściów? Oj, coś mi się tu nie zgadza, ta odpowiedź. Pani młoda, czepnij go butem. Dobra, kto ma ostatnie słowo w waszym związku? O, coś mi nie pasuje. Dobra, słuchajcie, ostatnie, najważniejsze pytanie. Kto zapłaci premię zespołowi? O. No i brawa oczywiście. Państwo młodzi pasują do siebie pewnie jak ulał, tak? Także drodzy goście, wielkie brawa. Dla nich buciki wracają na swoje miejsce. Test zgodności małżeńskiej zaliczony.